I rozpoczynamy drugą część naszego tematu, która, jak pamiętamy, brzmi biady Habakuka. Omówiliśmy wstęp do tych biad, jaki Habakuk podaje w wersetach 2 do 6 oraz dwie pierwsze biady, które się zaczęły właśnie od wersetu już 6. I do tej pory omówiliśmy, doszliśmy w tym, że Habakuka w drugim rozdziale do wersetu 11, który kończył biadę drugą. Przed nami biada trzecia, zapisana w wersetach 12 do 14. Przeczytam sobie całość tejże biady, 12 do 14. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, mówi Biblia Warszawska, a tam jest bardzo krótko w oryginale. Ludy mozolą się dla ognia, a narody trużnią się, i znowu nad tym, co nie ma wartości, a po prostu jest tam bardzo krótko w oryginale, a narody trudzą się na próżno. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Taką mamy treść zapisaną w biadzie numer 3. No i jak zwykle omówimy sobie po jednym wersecie, rozpoczynając od numeru 12, powtórzę raz jeszcze 12 werset zatem. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Tak jak i poprzednie biady, i ta biada zaczyna się od podkreślenia zła budowania miasta, wiemy, że chodzi o ten symboliczny Babilon, na krwi i bezprawiu, z pogwałceniem świeckich i religijnych praw drugich. Symboliczny Babilon to przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki, to jest główna część, ale także różne protestanckie grupy jako jego córki, w większości przypadków posiadające podobnego ducha, tak jak mówiliśmy i cytując objawienie 17:1-5, matka szetecznic, matka i jej córki. Jak doszło w ogóle do zbudowania takiego systemu? Czy to w tej części najgorszej, rzymskokatolickiej, czy też nieco bardziej postępowej protestanckich, bo ich jest bardzo wielu. Bardzo wiele. Kościół katolicki wyznawał i raczej chyba wciąż wyznaje zasadę, którą później odziedziczyły jego protestanckie córki, że w danym społeczeństwie musi panować tylko jedna religia. Samo znaczenie słowa katolicki warto przypomnieć, bo termin katolicki coś znaczy po polsku. To nie jest takie normalne polskie słowo. Ono w języku polskim, gdybyśmy je przetłumaczyli, znaczy powszechny. Czyli Kościół katolicki to nic innego jak Kościół powszechny. A rzymskokatolicki, no to Kościół rzymski, powszechny, zapanujący nad wszystkim, już nawet nazwa zdradza ich początkowe ambicje, to co chcieli osiągnąć, zbudować powszechny jeden Kościół. Uważają, że w danym społeczeństwie musi panować tylko jedna religia, wychodząc z założenia, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół. W czym oczywiście mają rację, jest tylko jeden prawdziwy Kościół, ten chrześcijański, ten chrystusowy, ale nie jest nim żaden zewnętrznie zorganizowany, istniejący Kościół. Czy to rzymskokatolicki, czy którykolwiek protestancki. Nie ma jednego prawdziwego, zewnętrznie zorganizowanego i widocznego gołym okiem dla wszystkich ludzi kościoła prawdziwego, na który moglibyśmy wskazać i powiedzieć, o to jest ten prawdziwy Kościół Chrystusowy. Ponieważ prawdziwym Kościołom Chrystusowym są pojedyncze jednostki, będące częścią różnych kościołów chrześcijańskich, czasami może nawet nie będący częścią żadnego kościoła chrześcijańskiego, też taka sytuacja przecież może być, to nie jest niezbędne. Niezbędne jest to, żeby przez Jezusa chcieć wrócić do Boga, przez Jezusa zawierzyć swoje życie Bogu, poświęcić życie Bogu i próbować iść śladami Jezusa. Do tego nie potrzeba być członkiem nawet żadnego chrześcijańskiego kościoła, więc na pewno mogą być takie osoby, które nie są zrzeszone, nie utożsamiają się z żadnym chrześcijańskim kościołem, ale z pewnością większość z jakimś się utożsamia. Zatem są to poszczególne jednostki będące częścią różnych wszystkich kościołów. Jest taki jeden prawdziwy Kościół Chrystusowy, ale że są to jednostki będące rozrzucone po wszystkich kościołach, a niektóre z nich nawet poza kościołami chrześcijańskimi, no to kto ich może poznać? Z wyjątkiem Boga nikt nie wie, które to są jednostki, które to są serca. I tylko Bóg wie, kto jest częścią tego jednego prawdziwego Kościoła. Ale Kościołowi katolickiemu się zamarzyło, no i teraz się różnym innym grupom religijnym marzy, że oni są jedynym prawdziwym i
Tylko oni, i oni są widocznie zorganizowani, mają nazwę, mają zestaw doktryn, no i jesteś częścią tej nazwy, wyznajesz te doktryny, które podają, no to jesteś w tym niby prawdziwym kościołem. Ten błąd zawsze się był popularny, jest do dzisiaj. Mało tego, do tego błędu jeszcze dołączył Kościół rzymskokatolicki co? Że obowiązkiem władzy świeckiej jest wymusić taką jedność religijną, choćby siłą, w tym państwie, w danym państwie, w którym dany kościół jest w większości, współpracuje z władzą świecką, jak mówiliśmy dawnymi czasy, próbując ją sobie podporządkować całkowicie. Dzisiaj próbując to uczynić w sposób nieco mniej utajony, nieoficjalny, bo oficjalnie w krajach cywilizowanych mamy rozdział jednak kościoła od państwa i oficjalnie niby kościoły nie decydują o polityce poszczególnych państw, ale wiemy, że w teorii tak może być, ale w praktyce w wielu krajach, na przykład w naszym kościół, nadal decyduje o wielu działaniach rządowych i robi, a rząd robi rzeczy, żeby przypodobać się władzy kościelnej. Czyli obowiązkiem władzy kościelnej w tym pojęciu jest, przepraszam, władzy świeckiej w tym pojęciu jest wymusić tą jedność kościoła w danym kraju, jedność religii, choćby siłą, oczywiście, jak zawsze, w celu zbawienia dusz wszystkich obywateli, zawsze dla dobra tychże obywateli. Ci, którzy się nie poddają temu, którzy nie chcą się stać w danym kraju częścią tego jednego prawdziwego kościoła, czasami nazywani są oni non-konformistami, czyli takimi, którzy nie chcą się podporządkować, to tacy mogą być w zamierzeniu tych szlachetnych chrześcijan mordowani bez miłosierdzia jako heretycy. Dzisiaj może być już nie mordowani, bo nie wypada takie rzeczy głosić, dzisiaj w jakiś sposób ignorowani, stawiani na marginesie, ale dawnymi czasy po prostu mordowani. Oficjalnie heretykami nazwani i na stos albo w inny sposób śmierć. Więc grupy religijne, które w danym społeczeństwie były w większości, na podstawie tej błędnej nauki uważały, że mają prawa narzucić wszystkim innym swój własny punkt widzenia. Mało tego, uważały, że mają prawo karać odszczepieńców, tych tak zwanych heretyków, tych nonkonformistów. I takie chrześcijaństwo stworzyli. Katolicy prześladowali protestantów. To najczęściej. Najczęściej, gdy mamy chrześcijan prześladujących innych chrześcijan, to katolicy prześladują jakichś tam protestantów. Ale protestanci także prześladowali katolików. Znacznie rzadziej, mniejsze mieli możliwości, ale robili to samo. Jedni i drudzy natomiast, i katolicy i protestanci, prześladowali zawsze jeszcze inaczej wierzących. Oczywiście zawsze ku chwale Boga i dla dobra prześladowanych. Nigdy z innego powodu. Przy czym prześladowania te były zawsze bezlitosne i krwawe, bez oznak najmniejszej miłości, którą Jezus zalecał nawet dla wrogów. Najwyraźniej jedni chrześcijanie nie uważają drugich chrześcijan nawet za wrogów. Uważają ich za kogoś gorszego niż wrogów i nawet to, co Jezus dla wrogów zalecił, miłość, nie okazują innym chrześcijanom. Chociaż chyba nie ma gorszej kategorii niż wróg. Czy może być ktoś gorszy niż wróg, nieprzyjaciel? No chyba nie ma. Jezus nawet wrogów zalecił miłować. A ci nie mogą miłować innych braci chrześcijan, czyli nawet są kimś gorszym niż wrogowie chyba dla nich, bo nie znajdują dla nich żadnej miłości. Jeśli do tego dodamy jedynie zewnętrzną, powierzchowną religijność większości chrześcijan oraz ten sojusz tronu ołtarza, o którym dzisiaj wspominałem parę razy, czyli współpraca, podporządkowanie się, współpraca z władzą świecką, próby podporządkowania sobie władzy świeckiej, mamy pełny obraz pogańskiego chrześcijaństwa, z którym mamy do czynienia. I ten system pogańskiego chrześcijaństwa, tak działający, tak funkcjonujący, gdzie chrześcijanie zwalczają innych chrześcijan jako gorszych niż wrogów dla siebie, ten właśnie system nazwany jest w Biblii symbolicznym Babilonem. Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, jak błąd doktrynalny, bo chociażby ten błąd, że jeden kościół prawdziwy tylko jest i to jest ten albo tamten zewnętrznie zorganizowany, co jest nieprawdą, bo kościół prawdziwy jest rozrzucony wszędzie, no ale im się taki błąd podoba, bo dzięki temu mogą promować siebie i wymuszać na władze świeckie promowanie ich kościoła, bo my jesteśmy tym prawdziwym, my tu jesteśmy w większości w tym kraju czy w tych krajach, więc nam się należy pierwsze miejsce i wszystko w tym kraju powinno być podporządkowane, ułożone tak, jak my to widzimy. Jak komuś się to nie podoba, to nie Polak, tak? To nie Polak. Nawet jak się komuś coś nie podoba z Kościołem katolickim, to nie jest Polakiem.
aż do, a tak, tak potrafią niektórzy daleko zajść. Więc na tym przykładzie mamy bardzo dobrą ilustrację, jak błąd doktrynalny prowadzi do błędu etycznego. Niszczy moralność, niszczy ducha, niszczy charakter, a bez rozwinięcia charakteru na wzór i podobieństwo Jezusa nie można być zbawionym. I to jest ten warunek. To nie przynależność religijna, to nie wierzenie w jakiś konkretny zestaw doktryn, tylko jedynie prawdziwych. To nie uznawanie takich czy innych wodzów da nam bilet do królestwa, tylko rozwinięcie charakteru na podobieństwo Jezusa. Bez względu na to, w którym systemie religijnym ten charakter rozwiniemy, a nawet jeśli może w żadnym go nie rozwiniemy, bo nie będziemy się utożsamiali z żadną grupą religijną, bo nam albo nie jest to niepotrzebne, albo nie wierzymy w żadną, albo nie wiemy o istnieniu żadnej, bo jesteśmy na przykład, nie wiem, w kraju pogańskim mieszkamy, ale wierzymy w Jezusa, trzymamy się i respektujemy to wszystko, co Jezus zrobił. Życie poświęciliśmy Bogu. Mieszkam w kraju pogańskim, nie mam kontaktu z chrześcijanami, ale mogę się rozwijać jako dziecko Boże. Bo zasada jest jaka biblijna? Kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. I żadne inne warunki niepotrzebne są do spełnienia. Masz nabyć ducha Chrystusowego. To jest twój bilet do królestwa. A zaczyna się od pokuty, uświadamiania sobie, że jesteś grzesznikiem, szukanie powrotu do Boga przez Jezusa, który osłoni się swoją sprawiedliwością. Jak cię osłoni swoją sprawiedliwością, to możesz nawet Bogu się poświęcić, tak usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. A jak się już Bogu poświęcisz, to Jezus przejmie kontrolę nad twoim życiem, Bóg, Jezus, i będą pracować nad tobą, żeby rozwijać w tobie charakter nadający się do tego życia wiecznego. I to jest droga do zbawienia. Ale kto taką drogę głosi? Jaki Kościół powie ludziom, że nie musicie być częścią naszego Kościoła, żeby być zbawionym? Nikt tak nie powie. Każdy doda ten element. Owszem, te wszystkie inne rzeczy, tak, trzeba dobre uczynki robić i tak dalej. Tak spłycają. W ogóle, jeśli chodzi o pracę nad charakterem, to nawet tego nie promują. Nawet Świadkowie Jehowy uważają, że uczynki są ważniejsze niż praca nad charakterem. Że głoszenie ileś godzin w tygodniu, wychodzone po ulicach, po domach, przez zaczepianie ludzi, czy pukanie do ich drzwi, to jest bilet do zbawienia. I jak te godziny wychodzisz, wypracujesz, to będziesz zbawiony. Nawet oni już nie dostrzegają, że to tylko i wyłącznie praca nad charakterem. A te wszystkie systemy dużego Babilonu, no to już dawno. Nigdy w ogóle tego nie próbuję. Jakieś uczynki trzeba spełniać, coś trzeba robić, trzeba chodzić, spowiadać się, pielgrzymki, jakieś tam inne ceremonie, sakramenty ewentualnie tam ci powiedzą. Rób to, rób. Czyli znowu cały czas metodą uczynków, która prowadzi donikąd. Bo nawet gdyby człowiek zrobił wszystko, co dany Kościół sobie życzy, to i tak nic mu to nie da. A jak jeszcze nie robią tego, co dane Kościoły sobie życzą, no to stają się obłudnikami, bo wybierają się do zbawienia drogą uczynków, których większość z nich nawet nie chce pełnić. Nie chce pełnić. Tak jak ta część księży katolickich, którzy zgadzają się na celibat, a potem go wcale nie przestrzegają. Ale ktoż o nich dzisiaj będzie mówił, o księżach łamiących celibat? Pedofile to jeszcze ludzi dziwią i o tym się mówi, ale ksiądz, który łamie celibat i ma taką żonę tam dla siebie na tej swojej parafii, to normalka się stała. A przecież to jest z ich punktu widzenia, skoro ślubują celibat, to jest grzech śmiertelny dla nich. No ale z obliczu jeszcze gorszych grzechów nikt się już tym nie przejmuje. Już na to uwagi nikt nie zwraca. Nie mówi się w telewizji, że księża łamią celibat. No ale wracamy do naszego tematu. Wszystkie próby reformowania tego kościoła rzymskokatolickiego zawsze kończyły się tylko ułamkowym sukcesem. Już nawet nie mówię częściowym, tylko ułamkowym, bo to była taka niewielka część jak ułamek. Ułamkowym sukcesem. Jaki to był ten ułamkowy sukces? Pewna część tego kościoła odrywała się od niego wokół jakiejś jednej prawdy. Jakiej to prawdy? A do tak zwanej szafalskiej doktryny. Bóg co pewien czas posyłał do tego kościoła różnych reformatorów z jakąś nauką, zawsze inną, z innego punktu widzenia, próbując ten system oczyścić, zreformować. Efekt był taki, że dany reformator, głoszący tą naukę z jakiegoś punktu widzenia, próbującą oczyścić Kościół rzymskokatolicki, o chociażby weźmy Lutra i usprawiedliwienie z wiary, a nie przez te głupie odpusty i tak dalej, i tam czy też modlenie się, czy leżenie krzyżem godzinami na zimnej podłodze, czy spanie w trumnach, czy jedzenie zgniłych rzeczy i tak dalej, że to nie jest droga do nawiązania z Bogiem, odpokutowania grzechów i nawiązania z Bogiem relacji, tylko usprawiedliwienie z wiary, bardzo proste i łatwe do osiągnięcia, bo w duszy człowieka, bez żadnych wielkich rzeczy. Więc jeżeli Bóg
posyła jakiegoś reformatora z jakąś nauką, żeby zwrócić uwagę na błąd, na błędy, które się pojawiły i żeby je powoli, powoli systematycznie usuwać, to efekt był tylko taki, że dany członek gwiezdny, głoszący tą chrzestowską doktrynę, oderwał od systemu kościoła rzymskokatolickiego jakąś część ludzi, zwykle związaną narodowo, tak, według patriotyzmu, narodowo z nim, i oni się z nim oderwali od tego kościoła, bo zyskał w jakiś sposób u nich posłuch. Po czym tak oderwana grupa stworzyła jakiś kościół protestancki nowy, zamykała się na wszelkie kolejne prawdy, które Bóg przez innych reformatorów wysyłał do tego dużego kościoła. Oni uważali, że żadnych innych prawd nie potrzeba. Ta jedna, jedyna, którą ich reformator wprowadził, często zresztą nawet wypaczali tą po jego śmierci te nauki, no ale to już mniejsza z tym. Cieszymy się w ogóle, że cokolwiek zrozumieli, zobaczyli jakiś postęp, zrobili jeden krok w dobrym kierunku, ale nie chcieli zrobić 10, 15, 20 kolejnych kroków, które były niezbędne do oczyszczenia. Zamykali się wokół tej jednej szafarskiej doktryny, tej jednej prawdy i tępili, prześladowali, tak jak ich matka, kolejnych protestantów, którzy z innego punktu widzenia widzieli błąd i chcieli naprawić inne błędy, mając innego reformatora, innego członka gwiezdnego, ale nie, to tamci to są błądziciele, już ich tępić, już ich prześladować, nie pozwalać im działać w naszym kraju, w naszym zreformowanym kraju, nawet gdyby tutaj jakiś reformator głosił jakieś nauki, to będziemy tępić je. Tak stawały się one, te kościoły, córkami swojej matki. I taka sytuacja trwała przez cały wiek Ewangelii, aż do adwentystów, aż do końca wieku Ewangelii. Dopiero co się zmieniło? Dopiero w ruchu brata Russella Bóg, Jezus zebrali wszystkie prawdy reformatorskie z malutkiego statka z całego wieku Ewangelii i dodali do tego prawdę drugiego adwentu. Tak naprawdę ruch parauzyjny to przecież nic innego jak zebranie szafarskich doktryn z wieku Ewangelii, wszystkie jakie były głoszone, przez poszczególnych reformatorów, przez poszczególnych członków gwiezdnych trzymanych w prawej ręce Jezusa i wzbogacenie ich prawdami drugiego adwentu, odnośnie przede wszystkim celu drugiego adwentu, bo ten był najbardziej zagadkowy, bo nawet adwentyści spodziewali się, że Jezus wraca po to, żeby zabrać niektórych do nieba, a resztę zniszczyć, spalić. I do dzisiaj adwentyzm tego się trzyma. Ale dostrzegli powrót Jezusa, niedostrzegany przez wszystkich innych. Wszyscy inni będą tępić powrót Jezusa i odkładać go w przyszłość, przyszłość tak odległą, że aż nierealną. Ci widzą ten powrót, ale w zupełnie innym celu. Więc dopiero ruch parauzyjny to naprawił. Udało się w jakiś sposób zebrać w jednym miejscu wszystkie szafarskie doktryny i wzbogacić. A potem ruch epifaniczny, który obronił prawdy parauzyjne, a broniąc praw parauzyjnych dokonał ogromnego postępu w rozumieniu boskiego planu. To, co dzisiaj ja mówię w moim wykładzie, to nie jest raczej dzięki prawdom parauzyjnym. Niektóre rzeczy moglibyśmy zrozumieć z tych wiatr Habakuka tylko w oparciu o prawdy parauzyjne, ale nie wszystko. Ruch epifaniczny, broniący dorobku ruchu parauzyjnego, wzbogacił, zwielokrotnił, bym powiedział, pomnożył razy trzy to, co poznaliśmy w parauzji. Tak to Bóg zaplanował. Tyle komentarzy do wersetu 12. Idziemy do 13. Wezmę ten 13 według Biblii Romaniuka, przedstawię teraz. Czyż Pan zastępów nie sprawi, że tylko dla ognia, bo jak mówiłem, Biblia Warszawska używa zbyt wiele słów. Pewnie tłumacze chcą być piękni w swoim przekładzie. Jak mają tam jedno słowo, że ktoś coś, tak, że dla ognia się trudzi, to oni uważają, tak, dla ognia to tak malutko. To trzeba to coś wzbogacić, prawda? I sobie mozolą się nad tym, co pożera ogień. No, ale jeżeli nie ma nad tym, co pożera ogień, tylko że dla ognia się trudzą, to niech tak by było. Lepszy jest dosłowny przekład, tak jak to Bóg pod natchnieniem kazał Habakukowi zapisać. Po co te upiększenia, które czasami są upiększeniami, które nie szkodzą, ale bardzo często szkodzą, bo wypaczają myśl. Więc dosłownie jest tak. Czyż Pan zastępów nie sprawi, że tylko dla ognia będą się ludy trudzić, a całe narody pracować na próżno? Taki jest krótki zapis, nie taki długi jak w Biblii Warszawskiej, chociaż teraz jest taka sama, nic tu się nie zmienia. Ale tylko tyle Habakuk wypowiedział. Wszystkie próby podtrzymania obecnego porządku rzeczy w jego symbolicznych niebiosach i ziemi są daremne. Daremne, czyli dla ognia, na zniszczenie. I tak to będzie. Trudzisz się, budujesz tylko dla ognia, żeby ogień to zniszczył.
a potem powtórzone to inaczej, że całe narody pracują na próżno, no bo jeżeli coś budujemy, stodołę, dom, cokolwiek, jak skończymy budowę, to to się spali, no to ktoś powie, ludzie, tyle się namozoliłem, tyle natrudziłem, tylko dla ognia i spali, nie, no tak, tylko tak, tworzą, budują, tylko dla ognia. Odwołam się znowu do Jeremiasza, często się też tam do niego odwołujemy w naszym wykładzie, no bo Jeremiasz pisał dużo o tych rzeczach. Jeremiasz i Izajasz pisali dużo o Babilonie, więc nam się przydają. Jeremiasz 51 rozdział, 44 do 58. O, dużo, może nie będę nawet wszystkiego czytał. Zaraz zobaczymy, jaka tam jest treść, czy czytane wszystko, czy nie. Zaczniemy od Jeremiasz 51, 44. I na wiedzę Bela w Babilonie, Bel, najważniejszy ktoś w Babilonie. Kto jest najważniejszy w Babilonie, każdy wie, nie będę mówił, kto tym Belem jest. Ktoś najważniejszy w Babilonie. I na wieżę Bela w Babilonie, na wiedzę Bela w Babilonie i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. Czyli te wszystkie nauki, buńczuczne słowo, które wypowiedział, wyciągnę, czyli wyrzeknie się swoich wszystkich poglądów, które buńczucznie wypowiadał na przestrzeni wieków. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody. Padł także mur Babilonu. Prawdopodobnie mur Babilonu to władza świecka chroniąca go z tym sojuszu, z ołtarzem. Padnie i nie będzie go chronił. Wyjdź z jego pośrodku, ludu mój, i nie każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana. Lecz niechaj nie wątpi wasze serce, nie lękajcie się na wieść słyszaną w kraju, gdy w jednym roku rozchodzi się jedna wieść, a w następnym roku wieść inna i gwałt panuje w kraju i władca występuje przeciwko władcy. Co roku inna wieść, zła wieść, raz wojny, raz rewolucje, dochodzą sygnały. Nie przejmujcie się tym, jak to się będziecie słyszeli. W jednym roku takie nieszczęście, w drugim roku inne nieszczęście i jeden przeciwko drugiemu. Dlatego oto idą dni, gdy nawiedzę bałwany Babilonu. Bałwany to i te różne kreda wyznaniowe, te wszystkie dogmaty. Niektóre z nich tam później tak będę miał okazję wymienić. Gdy nawiedzę bałwany Babilonu i cały jego kraj okryje się hańbą i wszyscy jego pobici padną pośród niego. Wtedy wykrzykiwać będzie radością nad Babilonem niebo i ziemia. Oczywiście te nowe niebo i te nowa ziemia, które stąpią, o których czytaliśmy, które w objawieniu są nazwane nowym Jeruzalem, nowym rządem Chrystusowym. Nowe niebiosa i nowe ziemia, to Piotr pisze, na które czekamy, w których mieszka sprawiedliwość. Wtedy wykrzykiwać będą radością nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co jest na nich, albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele. Północ to Bóg. Bóg sprawi, że przyjdą pustoszyciele w odpowiednim momencie. Również Babilon musi upaść za pobitych Izraela, no za tych wszystkich Izraelitów duchowych, których zabił. Objawienie mówi, tam pytali, jak długo jeszcze nie pomścisz naszej krwi? Tych, którzy są pijani krwią świętych i męczenników Jezusowych. Również Babilon musi upaść za pobitych Izraela, duchowego Izraela, tak jak za Babilon padli pobici całej ziemi. Wy, ocaleni od jego miecza, miecz Babilonu to błędy jego, którymi niszczy prawdziwych chrześcijan. Wy, ocaleni od jego miecza, uchodźcie, a nie zatrzymujcie się. Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w sercu. Jak pięknie jest pokazane, pamiętajcie o Panu na obczyźnie, czyli kiedy nie jesteście jeszcze w królestwie, kiedy jesteście w drodze do królestwa, tylko pielgrzymami przechodzącymi przez obce terytorium. Tak jak Izrael przez pewien czas szedł przez obce terytoria do swojej własnej ojczyzny, do Kanaanu, tak lud Boży jest na obczyźnie. Mówi, żeby pamiętać na obczyźnie i Jeruzalem, czyli ten Kanaan, to królestwo miejcie w sercu. Ono kiedyś przyjdzie. Wstyd nas ogarnął, gdy usłyszeliśmy o zniewadze i rumieniec wstydu okrył nasze oblicze, że cudzoziemcy weszli do świętych miejsc przybytku Pana. To jest ciekawy w ogóle rozdział, jak go to czytam, dlatego że mnie tak bardzo wciągnął, może godny całego wykładu, bo tutaj mamy głębokie myśli. Na przykład teraz wstyd nas ogarnął, to ten wstyd nas ogarnął, mówi nominalne chrześcijaństwo. Nie tak zepsute jak ta góra, która jest zdeprawowana do cna i nie ma tam nic dobrego w nich, ale wiemy, że wśród chrześcijan nominalnych są także tacy, którzy wierzą, że to jest prawdziwy system Boży, którzy wstydzą się za jego grzechy, którzy chcieliby, żeby został oczyszczony. A wiemy, że oni podejmą próby oczyszczenia. Przecież wiemy z obrazu chociażby Jehu, że kto zrzucił Izabelę z okna? Jej właśnie słudzy. To oni ją zniszczyli, oni się przysłużą do tego zniszczenia, ale oni nie chcieli zniszczyć. Oni zniszczą, próbując to oczyścić. Próbując oczyścić to, co się oczyścić nie da. Próba oczyszczenia czegoś, co się nie da oczyścić, doprowadzi do zniszczenia. Tak jak próba usunięcia plamy z szaty,
która nie chce puścić, bo mam myśli plamę, która nie chce ustąpić pod wpływem jakichkolwiek tam, nie wiem, proszków i chemikalii innych, w końcu się szata porwie, zniszczy. Tak próbowała gospodyni oczyścić obrus, który się jej zalał, że zrobiła dziurę w tym obrusie i musiała go wyrzucić. Czasami takie są efekty czyszczenia, bo się nie da oczyścić i co się niszczy. W trakcie czyszczenia niszczy się czyszczona rzecz. Tak będzie z Babilonem. Więc teraz ten werset 51 jest bardzo ciekawy. Ja nie będę, właśnie tak się, wszystko tutaj, wszystko jest ciekawe i człowiek się skupia za dużo i potem dlatego tyle to trwa. Dlatego, więc wstyd nas ogarnął, mówią nominalni, którzy się wstydzą za to, w jakim stanie jest ich własny Kościół. Wstyd nas ogarnął, gdy usłyszeliśmy o zniewadze i rumieniec wstydu okrył nasze oblicza. Zobaczmy, że cudzoziemcy, że ci, którzy naprawdę nigdy nie powinni być częścią Kościoła, są jego częścią. I oni ten system tak zepruli. Teraz mówią wprost, że dzisiaj nawet w internecie rano, gdy włączyłem na Onecie, to nazwali Mekarika, że Mekarik, ten kardynał amerykański, na którego teraz mają jakiś tam duży raport, tak napisali, że Mekarik to był wilk w owczej skórze. Że jest wilk, który wszedł między owce pańskie i tak innym wilkiem go nazywają. No a jeszcze niedawno był ich kardynałem i się mu kłaniali i całowali go w pas, a poprzedni papież nawet listy od niego czytał i wierzył wszystkiemu temu, co on napisał. A dziś się wstydzą za Mekarika, chwilą się za polskiego dziwisza, próbują się wstydzić za polskiego papieża, no jeszcze go bronią niektórzy, ale niektórzy już nie wiedzą, co powiedzieć. Wstyd nas ogarnął, gdy usłyszeliśmy o zniewadze i rumieniec wstydu okrył nasze oblicza, że cudzoziemcy weszli do świętych miejsc przybytku Pana. A nie mamy napisanego, tak mi się teraz kojarzy na bieżąco u Pawła, że ten antychryst zasiądzie w świątyni Bożej? Nie, mamy tak powiedziane. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, gdy nawiedzę jego bałwany, a w całym jego kraju jęczeć będą pobici. Choćby Babilon wstąpił na niebiosa, choćby swoją twierdzę zbudował na niedostępnej wysokości. Pamiętamy? Druga biada, tam też te były wysokości wymienione. Jednak ode mnie przyjdą do niego pustoszyciele. Krzyk słychać z Babilonu i wieść o wielkim zniszczeniu w ziemi chaldejskiej. Gdyż Pan zniszczy Babilon, usuwa z niego wielki gwar. Ten gwar to różnego rodzaju poselstwa, które tam niby się dzieją. Nauki, które stamtąd miały płynąć. Świat czytał, słuchał. Moralny autorytet świata. I okuwy, że usuwa z niego wielki gwar. Już nie będą słuchać, co oni mają stamtąd do powiedzenia z tego moralnego autorytetu świata. Choćby ich fale huczały jak potężne wody i rozlegał się hałaśliwy ich głos. Gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu i jego bohaterowie zostali wzięci do niewoli, a ich łuki złamane. Pan jest bowiem Bogiem odpłaty, on rzetelnie odpłaca. Upije jego książąt, jego mędrców, jego namiestników, urzędników, bohaterów i zasną snem wiecznym. I już się nie obudzą, mówi Pan, którego imię Pan zastępów. Miałem czytać do którego? Mówiłem, że może nie będę czytał wszystkiego, a chyba może przejdę. Nie, 58. No to jeszcze jeden, będzie całość. Tak mówi Pan zastępów. Mury obszernego Babilonu będą doszczętnie zniszczone, a jego wysokie bramy ogniem spalone. W ten sposób ludy trudzą się dla marności albo na próżno, a narody mozolą się dla ognia. Zobaczmy, że to samo sformułowanie, co w biadzie Abakuka. Mozolenie dla ognia i trudzenie się na próżno. Gdy Jeremiasz, taka mała uwaga, chyba się tego nie mówiłem, gdy Jeremiasz i Izajasz pisali o Babilonie, tak jak tutaj przed chwilą czytałem, i o jego zniszczeniu, to nie mieli na myśli tego literalnego Babilonu, lecz ten symboliczny, mistyczny, ten, o którym my teraz dzisiaj mówimy. To można łatwo zauważyć, gdy się porówna stwierdzenia z Jeremiasza i Izajasza ze stwierdzeniami z Jana z Objawienia, które jako proroctwo powstało już po upadku literalnego Babilonu, a Jan mówił o Babilonie i o jego zniszczeniu jako należącym do przyszłości. W ogóle zresztą wiele sformułowań z tego Jeremiasza, chociaż my leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Chodźmy zatem każdy do naszego domu. To może dotyczyć litery? Ktoś z Żydów leczył Babilon i potem poszedł do swojego domu, bo nie mógł go uleczyć? Widać, że to ma zastosowanie symboliczne. No i jeszcze chciałbym zacytować z Daniela, z 5 rozdziału coś, bo w Daniela w 5 rozdziale, w wersecie 25 do 28, mamy taki krótki wykład napisu, który król Babilonu Belsazar na swoim murze
Chciałem powiedzieć przeczytał, ale to złe słowo. Zobaczył, bo nie mógł przeczytać. Nikt nie mógł tego przeczytać. Nawet nie umieli odczytać tego. A co dopiero znaczenie pojąć? Widział tylko, że coś napisane. Ale co to jest? Jakieś buchomazy. Tak? Buchomazy, jakieś znaki, hieroglify, ale w ogóle jak to przeczytać? Co to jest? Nie umieli tego nawet przeczytać, a tym bardziej jeszcze wyjaśnić znaczenie, bo to było mene, mene tekel uparsim, prawda? Oni nawet tego nie umieli odczytać. No i tu mamy wykład tego, wyjaśnienie tego napisu, 5, 25 do 28 Daniela. A oto napis, który został wypisany, mówi Daniel, wezwany, bo mędrcy Babilonu nie potrafili. Mene, mene tekel uparsim. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Tak, do 28. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, temu poświęcę kolejny wykład w grudniu. Może dwa wykłady w grudniu będę miał. Więc będzie jeden o wieży Babel, drugi będzie mene, mene, tekel, uparsin, bo to jest bardzo ciekawe. Bo niby jest wyjaśnione, co znaczy mene, mene, tekel, uparsin, ale chyba, że tak powiem, chcielibyśmy się dowiedzieć, no to co to znaczy, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadziłby do końca. Daniel niby wyjaśnił, a nadal jest to zagadkowe. Albo jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Albo twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. I co to znaczy dla nas dzisiaj? Bo to... Król się mógł tam być pewnie zadowolony, chociaż nie wiem, czy zrozumiał, co to znaczy, że na wadze był zważony i leki został znaleziony. Myślę, że ten Belsazar też niewiele z tego rozumiał. No ale, że królestwo będzie podzielone i będą Persom oddane, no to zrozumiał. Miało się tak niebawem stać, ale wiadomo, że nie chodzi o Medów Persów tych historycznych dla nas w antytypie, tylko coś tu głębszego się wkryje. Podobnie z tą wagą i podobnie policzenie dni panowania i doprowadzenie ich do końca. To oddzielny temat, tylko zwracam uwagę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i 14 werset, wracamy do biady trzeciej, ostatniej z tejże biady. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Jedyny werset z tych biad wszystkich, którego w ogóle nie omówię. Chyba powód jest znany, nie ma potrzeby. Jak to się zlecia i jego warunki. Obfitość, bogactwo, prawdy, łatwo dostępnej jak wód w morzach. Nie potrzeba tego nikomu udowadniać, ani uzmysławiać, że tak będzie. W końcu tak będzie. Przechodzimy do biady czwartej, wersety 15 do 18. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu lub trucizny, aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się albo napełniłeś się więcej hańbą niż chwałą. Pij więc i ty i zataczaj się, ale to nie jest dobre tłumaczenie, to zataczaj się, będę potem mówił przy każdym wersecie, powinno być i okaż brak obrzezania. Upij się i pokaż brak obrzezania. Przyjdę do ciebie kielich z prawicy Pana i będzie syty hańby zamiast chwały, gdy przemoc Libanu przykryje cię, a rzeź zwierząt przerazi cię z powodu przelanej krwi ludzkiej, gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Ta końcówka 17 to jest dokładnie końcówka 8 w poprzedniej biady, też te trzy główne zarzuty wobec tego systemu. Ale wracamy do wersetu 15, pierwszego z biady numer 4. Biada pojącemu bliźniego swego, który dołącza gniew lub truciznę swoją, aby oglądać nagość jego. Trucizna jest lepszym tłumaczeniem niż gniew. Ten zarzut dotyczy odurzania drugich trucizną. Gniewem się nie odurzy. Trucizną się odurza. A co tu chodzi, ta trucizna? Okarmienie drugich błędem. Trucizna to błąd. Błąd głoszony, podawany ludziom do wierzenia jest jak trucizna. Pamiętam Bata Giolego, który w pewnym miejscu napisał, że podawanie, uczenie błędu innych, doktrynalnego, etycznego, jest gorsze nawet niż dawanie im literalnej trucizny. Lepiej kogoś otruć trucizną, najpierw, że umrze i potem zmadystanie, niż zatruć go błędem doktrynalnym i etycznym, bo można takiego już potem nie podnieść. Także jest to ten błąd, no i chyba się trzeba z tym zgodzić. No tu jest błąd porównany z trucizną. Błąd doktrynalny i etyczny. Co ten błąd robi? Tak jak trucizna. Odurza, odbiera rozum, zaślepia. W wyniku czego ludzie potrafią uwierzyć w szalone rzeczy. Dokładnie, szalone rzeczy. I ten termin szalone się pojawia i w objawieniu, że Babilon upił winem szaleńczej rozpusty wszystkie narody. A zaraz będziemy mieć też fajny cytat z Jeremiasza. I na przykład w ramach tych wierzenia w te szalone rzeczy, ci odurzeni tym błędem, tą trucizną, na przykład potrafią wierzyć, że Bóg, który jest miłością, przygotował piekło, w którym to piekle będzie wiecznie męczył w wysokiej temperaturze złych ludzi. Czy to nie jest szalona myśl?
Czy ktoś normalny mógłby w to uwierzyć? Czy ktoś nieodurzony trucizną błędu mógłby takie coś uwierzyć? Albo coś innego. Ojciec i syn są sobie równi i nawet mają tyle samo lat. Są równi także wiekiem. Cześć nauki o Trójcy. Czy ktoś nieszalony mógłby takie coś zaakceptować? Czy jest w ogóle możliwe, realne, logiczne, żeby syn był wiekiem równy ojcu? Już nie mówiąc o równości wszelkiej innej. Zwłaszcza, że Jezus w Ewangeliach bardzo często pokazywał swoją wyższość Boga nad siebie. I nawet nazywał Boga swoim Bogiem i Bogiem swoich uczniów. Stawiał się bardziej Jezus na poziomie swoich uczniów. Z nimi było, do uczniów Jego mu było bliżej niż do Boga. Bo idę do Boga mojego i Boga waszego. Czyli jeśli w ogóle mielibyśmy gdzieś kogoś porównać, prawda, to raczej ja jestem bliżej was niż bliżej tego Boga. Bo jestem tak samo stworzeniem jak i wy. Tylko tyle, że stworzył mnie na poziomie anielskim jako Logosa. Później wiedział, że dostanie nagrodę jeszcze wyższą niż Logosa, ale póki co jej nie miał. A jako boskie stworzenie nie widział wielkiej różnicy między sobą a swoimi naśladowcami. I postawił się w rzędzie z nimi. Przed wspólnym Bogiem dla nich wszystkich. Ale ludzie, którzy są szaleni, potrafią uwierzyć, że są sobie równi i wiekiem, i mądrością, i mocą, i czymkolwiek. Już pomijałem takie fakty, że jak Jezus umierał, no to kto umarł, kto go wzbudził, tego Jezusa, no czy on umarł, czy nie, to już nie wchodzę, mnóstwo takich rzeczy jest. Albo czy człowiek normalny, nieszalony uwierzyłby, że śmierć nie jest ustaniem, końcem życia, tylko początkiem jeszcze lepszego życia? A tak chrześcijanie powszechnie wierzą. Jak ktoś umrze, a jeszcze dobry był, jest z Ojcem w niebie. Rozpoczęło się dla niego prawdziwy raj się zaczął, bo umarł. Teraz mu jest bardzo dobrze, jak umarł, bo jest z niebem, jest z Bogiem w niebie. Zobaczmy do tego Jeremiasza, który jest dla nas bardzo przydatny. I znowu to będzie 51 rozdział. Już tam byliśmy, ale w innych wersetach. A teraz tylko przeczytamy jeden. Jeremiasz 51, 7 werset. Babilon jest albo był złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Dokładnie tak samo Jan potem będzie pisał w objawieniu o przyszłym Babilonie. Z jego wina piły narody, z jego błędu. I zobaczmy, co pisze dalej. Dlatego też narody oszalały. No nie można, chyba trudno lepiej oddać to, co Babilon zrobił narodom chrześcijańskim. Tym, które piły z jego kielicha. Z jego wina, błędu doktrynalnego i etycznego, piły narody i oszalały. Są szalone. Robią i wierzą takie rzeczy, których tylko szalony człowiek, odurzony, pozbawiony działania swoich zmysłów, może wierzyć. Błąd jak trucizna wyłącza zmysły i odbiera zdolność działania, czyniąc człowieka symbolicznie nagim, ogołoconym ze zdolności do kierowania własnym życiem. No i jednocześnie łatwym łupem dla tych, którzy chcą nim manipulować, którzy go sobie chcą podporządkować i wykorzystywać dla własnych celów, tak jak ten system robi z tymi ludźmi. Przypomina mi się ta scena, jak serwet był, tak? Serwet, tak? Jakby palony serwet. I pewna staruszka w swojej chrześcijańskości z tego systemu wyciągnie to chrust, niesie pod jego stos, żeby heretyk serwet trochę bardziej się popalił, żeby go tam bardziej tym ogniem potraktować. I w swojej bogobojności, wyniesionej z tego systemu, szalonej bogobojności, niesie ten chrust pod stos serweta, żeby mu bardziej było gorąco. No, niesłychane. Niesłychane. Werset 16. Czytam według kodów albo według Biblii Lubelskiej, bo okazuje się, że mówią podobnie, a tu chodzi o to brak obrzezania, bo Biblia Warszawska powiedziała, mówi o zataczaniu. Pij więc i zataczaj się. Nie, nie, nie. Nie ma tam żadnego zataczania się. Nasyci, czytam z Biblii, z kody i Lubelska Biblia. Nasyciłeś się hańbą zamiast chwały. Upij się sam i okaż swoje nieobrzezanie. Albo jedna mówi nieobrzezanie, druga mówi brak obrzezania. Na jedno wychodzi. Bo ciebie dosięgnie cios prawicy JHWH, Pana, a wstyd pokryje wszystką sławę twoją. Tak tu jest powiedziane. Co to Bóg zapowiada? Bo zapowiada sprowadzenie na Babilon doświadczeń, które doprowadzą go do stanu, do którego sam wcześniej doprowadzał inne narody. Do nagości. Żeby wszem i wobec pokazać co?
brak jego obrzezania. Mówi, upij się i pokaż, że nie jesteś obrzezany. A co to w Biblii oznacza obrzezanie? Brak poświęcenia. Dwa wersety tylko przeczytam. Rzymian 2,28 jako pierwszy. Chociaż właściwie widzę, że mam Jeremiasza, ale już zamknąłem, to niech będzie Rzymian 2. Rzymian 2, 28 i 29 mamy wyłożone językiem prostym, kawa na ławę, czego symbolem było w zakonie obrzezanie. 28, 29. Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził cię, bo przepraszam, no to jest, no, to już 28, ja zacząłem 27, mijam. Albowiem nie ten jest Żydem, 28, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Takiej ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Wyraźnie mówi o obrzezaniu serca, nie tym zewnętrznym, więc od razu wskazuje, że obrzezanie u Żydów było symbolem, było symboliczne i wskazywało obrzezanie serca, czyli oddanie, poświęcenie się Bogu. Tak jak w obrzezaniu coś się odcina, coś się odrzuca, z czego się rezygnuje, tak w poświęceniu rezygnuje się z własnego ja, z własnej woli, tej cielesnej, tej doczesnej i przyjmuje się wolę Boga do realizacji w codziennym życiu. Obrzezanie, odcięcie, odrzucenie czegoś doczesnego. A Jeremiasz, bo to jest ciekawe, bo to, że Paweł tak pisze w Rzymian, to zwykle wiadomo, ale nawet Jeremiasz w Starym Testamencie, Jeremiasz 4,4 napisał też o symbolu obrzezania. Nawet Jeremiasz zdradził, że obrzezanie jest symbolem, jest typem czegoś. Nawet nie trzeba było aż czekać na Pawła. Jeremiasz 4,4. Obrzeźcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalem, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów. Co wzywa ich do obrzezania literalnego? Niemożliwe. Obrzezanie było chyba 8 dnia. Nie wzywa 8 dniowych niemowlaków, żeby się obrzezali, tylko mieszkańców Jerozolimy. I mówi, żeby usunęli nieobrzeskę, brak obrzezania swoich serc. Obrzeźcie się w końcu. Postępujcie jak lud poświęcony, oddany Panu. Macie, jesteście w przymierzu z Bogiem. A żyjecie jak poganie często i ofiarujecie pogańskim bożkom, nawet do tego stopnia, że własne dzieci, tak, przez jakiś czas Żydzi ofiarowali, składali w ofierze tym pogańskim, okrutnym bogom, którzy ludzkie ofiary akceptowali. Bo pogańscy bogowie to upadli aniołowie pod wodzą szatana. Oni nie zgadzają żadną ofiarą, może nawet im się cieszą, jak im się żywą ofiarę ludzką przyniesie. Zniszczenie Babilonu to zniszczenie nie tylko kościelnictwa jako takiego, ale połączonych z nim także rządów świeckich. I to nie tylko w chrześcijaństwie, tylko na całym świecie. Bo usunięcie Babilonu zbiega się w czasie, albo przez Boga zostało tak zaplanowane w czasie, że jest usunięciem jednocześnie całego obecnego porządku rzeczy. I tego chrześcijańskiego, i tego pogańskiego, bo Bóg usuwa Babilon i powiązane z nim świeckie elementy, no i całą resztę świata po to, żeby Królestwo Jezusa na ziemi wprowadzić. Więc wszystko musi być usunięte, nie tylko sam Babilon, nie tylko same kościelnictwo, religijne systemy, ale wszystkie świeckie systemy z nimi współpracujące, w tym pogańskie, bo to też nie są religie, to też nie jest religia Jezusa, oni nawet Jezusa nie uznają. I znowu nasz Jeremiasz, 25 rozdział, tu chyba nawet nie będę czytał całości, Jeremiasz 25, od 15 do 29, powołuje się tylko na to po to, żeby pokazać, że to będzie niszczenie Babilonu, będzie ogólnoświatowym zniszczeniem. Nie tylko Babilonu, nie tylko kościołów, nie tylko rządów współpracujących w poszczególnych krajach z tymi kościołami, tylko całego świata. I Jeremiasz w tym 25 rozdziale bardzo ładnie to pokazuje. Od 15 do 29. Zacznę czytać, potem trochę przeskoczę, no bo zaraz Państwo zobaczycie, jak to otworzy Biblię, to sam zobaczy, że nie ma potrzeby czytać wielu, wielu wersetów. Tak bowiem, ale zaczynam od 15. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela. Weźmij z mojej ręki ten kielich wina i gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam. No, na razie wszystkim, do których wysyłam, ale zaraz zobaczymy. Listę tych, do których wysyła, to są wszyscy. Aby piły i zataczały się i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Czyli te elementy ucisku. Kielich wina i gniewu. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie Pan posłał. Jeruzalem, miasto Judy. Zaczyna się od chrześcijaństwa.
nominalnego, Jeruzalem i miasta Judy, i jego królów, jego książąt, aby uczynić je pustkowiem, spustoszeniem, pośmiewiskiem, przekleństwem, jak to jest dziś. Faraona, króla Egiptu, jego sługów, książęta i cały jego lud. I całe pospólstwo wszystkich królów ziemi Uz i królów ziemi filistyńskiej, Aszkalonu, Gazy, Ekronu, Asztodu, Edomu, Moabu i widzimy tam cała długa lista, więc mijam, żeby zaoszczędzić. I wszystkich królów północy, już jestem w 26, bliskich i dalekich, jednego za drugim, wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a króla Szeszaku niechaj, tak? A król Szeszaku niechaj pije po nich. I powiedz im, tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, pijcie, upijcie się i wymiotujcie. Miejcie aż dosyć, tak? I padnijcie, aby już nie powstać przed mieczem, który ja między was posyłam. Lecz jeśli by nie chcieli wziąć w swoje ręki tego kielicha, aby pić, wtedy powiedz im, tak mówi Pan, musicie pić. Bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, od chrześcijaństwa jest nazwane imieniem Bożym, bo oto od miasta, które jest nazwane moim imieniem, zaczynam syłać nieszczęście, a wy mielibyście ujść bezkarnie. Nie ujdziecie bezkarnie, gdyż oto ja przezywam miecz na wszystkich mieszkańców ziemi, mówi Pan zastępów. No i bardzo dobrze. Musi być wszystko, co swoje człowiek stworzył, usunięte, żeby mogło powstać na gruzach tego królestwo naszego Pana. 17 werset. O, tu będziemy mieli pewną zmianę. Jak już czytałem, to czytałem chyba z tą zmianą, bo nawet Biblię u siebie zmieniłem. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej jest niezbyt dobre. Gdyż przemoc Libanu przykryje cię, a pustoszenie zwierząt albo pustoszenie przez zwierzęta przerazi cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Przemoc Libanu przykryje cię. Ten początek jest bardzo ważny, bo druga część to samo, co w końcówce 8 wersetu. Ale początek. Przemoc Libanu przykryje cię, a pustoszenie zwierząt, tylko zwierząt w sensie przez zwierzęta cię przerazi. Nie, że ktoś będzie pustoszył zwierzęta i ciebie to przerazi, tylko gdy zwierzęta będą pustoszyć, to ich pustoszenie ciebie przerazi. Dlatego tak mówię, pustoszenie zwierząt w znaczeniu przez zwierzęta. To pustoszenie, którego zwierzęta będą dokonywać, cię przerazi, przestraszy. Znaczenie Libanu w Biblii jest podwójne. Liban w Biblii prezentuje albo prawdziwy, albo nominalny lud Boży, zależnie od kontekstu, w jakim się pojawia. Na przykład gdybyśmy wzięli Zachariasza 11:1, to weźmy Zachariasza 11:1, to tam przedstawia nominalny system. Otwórz Libanie swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry. Tyle. Więc wyraźnie widać, że chodzi o Liban nominalne chrześcijaństwo, bo ma być zniszczony, stawiony. Otwórz Libanie swoje wrota, niech ogień strawi twoje cedry. Zwrot nominalnego chrześcijaństwa, cedry, czyli jak gdyby wielkie ich wielkie wynalazki, odkrycia, postacie, osoby w tymże Libanie. Tutaj Habakuk pokazuje bardzo wyraźnie, kto dokona zniszczenia Babilonu, co się bardzo pięknie pokrywa, koreluje z innymi fragmentami Biblii na ten sam temat. Bo przemoc Libanu przykryje cię, a rzeź przez zwierzęta przerazi cię. Czyli pokazuje dwa elementy, które przyczynią się do zniszczenia tego Babilonu. Przemoc Libanu, a Liban powiedzieliśmy nominalne chrześcijaństwo, czyli sami nominalni chrześcijanie będą mieli udział w zniszczeniu tego systemu, jego właśnie wyznawcy, do których dołączą zwierzęta. A kogo reprezentują zwierzęta? Anarchistyczne elementy, które przestraszą Babilon strachem. Sądzę, że możemy już to zobaczyć na ekranach telewizorów. Ta przemoc Libanu, czyli ci, którzy będą występować jako zwolennicy, sympatycy Kościoła katolickiego, bo są jego częścią, ubolewają nad jego nieczystym stanem. Mówią niektórzy z nich, z tych właśnie ludzi, że trzeba historię Kościoła w wielu miejscach napisać od nowa. Takie wypowiedzi padają. No ale jak to zaczną to robić, to tylko przyczynią się do wyrządzenia wielkiej przemocy temu systemowi, do jego upadku. A do tego dołączają elementy anarchistyczne, wrogie z zasady, które wyjdą na ulicę, będą krzyczeć przeciwko Kościołowi, będą go atakować, będą go znieważać i jego przedstawicieli bez respektu. I mieliśmy niedawno nawet w Polsce sytuację, gdzie bano się o kościoły, tak? I były wezwania, żeby bronić kościołów. Przeważa, to jeszcze wróci. Wróci z wielokrotniejszą siłą taką, że nie da się obronić. Przerazi to ich i to widać, to przerażenie już widać.
Myślę, że warto przypomnieć, jak wspominałem o zrzuceniu tej Izabel, tak, przez ich własnych sług na wezwanie Jehu. Mamy te dwa elementy. Właśnie słudzy Izabeli i Jehu, który przybywa. Druga Królewska, 9 rozdział. Przypomnijmy sobie to. Dawno chyba tego, ja osobiście dawno nie słyszałem, sam też dawno nie czytałem. Przy okazji tego wykładu przypomniały mi się te sceny, więc postanowiłem włączyć to do tego wykładu. Więc myślę, że warto przypomnieć sobie, bo to się zbliża. To się zbliża. Będziemy to wszystko oglądali na ekranach telewizorów, jak to będzie wykonywane. Druga Królewska, 9 rozdział, od 30 do 37. Jehu zaś przybył do Jezreel. A Jezreel to nic innego jak ta Unia Kościoła z Państwem. To jest to miejsce, gdzie oni wspólnie tam się spotykają, radzą, jak to utrzymać obecny porządek rzeczy i tych ludzi niezadowolonych, jakimi tu narzędziami się posłużyć, żeby jakoś to uspokoić. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała, czy masz się dobrze z Zimri, morderco swego pana? On zaś, zwróciwszy się twarzą ku oknu, zawołał, kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. On zawołał, zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją statowały. On zaś wszedł, a najadszy się napiwszy powiedział, rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska. A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli tylko czaszkę, nogi i dłonie. I powrócili więc i donieśli mu o tym, a on rzekł, to jest spełnienie słowa pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tezbitem tej treści. Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izabel, a zwłoki Izabel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak iż nie powiedzą już, to jest Izabel. Nie powiedzą, bo już jej nie będzie. Jak mówiłem, próby oczyszczenia tego kościoła przez jego własnych zwolenników doprowadzą tylko do jego całkowitego zniszczenia, bo tego systemu oczyścić się nie da. Każdy kamień z jego murów krzyczy przeciwko niemu i każda belka, każda krokiew z obelkowania robi to samo. Po zrzuceniu jej, po jej zniszczeniu zostaną tylko czaszka, czyli pamięć o jej teoriach. Pamiętamy, ten dym męki wstępuje na wieko zawiewienia, ten basanismą. Zostaną tylko na wieki wspomnienie po jej teoriach, które głosiła, okropne, okropne, po jej nogach, bo jej nogi tylko zostały, po jej postępowaniu i po jej dłoniach, czyli po jej czynach, którymi nie zapisuje się złotymi zgłoskami, chociaż dzisiaj świat szalony, świat odurzony, upity, widzi to inaczej. Widzi w tym systemie autorytet moralny, ale niebawem wszyscy spojrzą na to zupełnie inaczej. Ma to być zapłatą za grzechy tego systemu, z wersetu 8, dlatego one są tutaj powtórzone po raz kolejny, tak, w tym 17. Za przelanie mnóstwa ludzkiej krwi, szczególnie krwi ludu Bożego, za niszczenie sfery prawdy, ducha i służby kraju i za niszczenie prawdziwego kościoła jako rządu religijnego z jego wszystkimi mieszkańcami, członkami, tak, czyli tego miasta albo grodu. I werset ostatni, 18, ostatni z biady 4. Cóż pomoże... Właśnie, ja go chyba nie przeczytałem wtedy. No to wczytam teraz. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza niebe, nieme bałwany. Tak, wtedy nie odczytałem, a to jest jeszcze werset kwalifikujący się do biady 4, prawda? Piąta zaczyna się w 19, więc tutaj krótki komentarz, bo kolejna biada idzie w szczegóły na ten temat. Mamy tutaj pokazaną co? Bezużyteczność bałwanów tego systemu i tego, co oni odlewają, ich posągów i bałwanów, czyli fałszywych doktryn, teorii, wyznań. I tu więcej szczegółów biada piąta na ten temat powie, więc idziemy od razu do biady piątej, bo tam jest kontynuacja o tych bałwanach i ich bezużyteczności, dlaczego one są nic nie warte. Czyli dwa ostatnie wersety już całego wykładu, o widzimy, 13, trochę lekko przekroczę, ale do 14 nie dociągnę. Dwa wersety. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czyż może on dać wskazanie albo pouczenie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed nim cała ziemia. Tak się kończy ta najkrótsza biada, bo tylko dwa wersety, zwykle były 3 lub 4. Antychryst kocha bałwochwalstwo. Kocha. Bałwochwalstwo. Natworzył mnóstwo wyznań, wiary, dogmatów, które następnie czci, stawiając je na równi
z Biblią, a często nawet ponad Biblię. Wyrabia nawet fałszywe fizyczne bałwany i posążki, czym gwałci drugie przykazanie, które zabrania czynienia sobie podobizn i oddawania temu czci, ale to drugie przykazanie cichaczem ominął na zasadzie, że to jest częścią pierwszego przykazania, no, ale nawet jeżeli jest to częścią pierwszego przykazania, to treść nie pozostaje bez zmian. Czy zrobimy z tego oddzielne drugie przekazanie, czy podłączymy to pod pierwsze przykazanie, treść jest treścią. Zabrania czynienia wszelkich podobizn i oddawania temu czci. Jakie to bałwany sobie porobił? Poza tymi fizycznymi podobiznami w postaci posążków, obrazków, relikwii, obrazów dużych, które noszą na takich drążkach, są to jego różne nauki i dogmaty. Na przykład boskie prawo królów, krelu i arystokracji. Czyściec, piekło ognia, wieczne męki, świadomość umarłych, wrodzona nieśmiertelność duszy, trójca, msza z nauką transubstancjacji, odpusty, które kiedyś można było sobie kupić nawet na grzechy planowane na przyszłość. To była wygoda. Jaka to była wygoda? Można było dzisiaj zaplanować jutrzejszy grzech, jutrzejszy napad z bronią w ręku, bez broni w ręku, jutrzejsze zabójstwo. Dzisiaj można było sobie kupić już odpust. Potem swobodnie można było okradać innych i mordować ich, a gdyby władza świecka się oburzyła na to i chciała mnie aresztować i ukarać, ja pokazuję odpust, mam już kwit. Kościół, Bóg mi odpuścił, a wy mnie chcecie karać? Przecież nie można karać za coś, co Bóg już odpuścił. Proszę bardzo, oto dokument. Do tego sobie pozwolił ten system dojść. Dlatego każdy kamień i każda belka krzyczy. Nie ma nic zdrowego. Ale poza tymi odpustami kult i modlitwy do świętych, nieomylność papieża, kult Marii jako Królowej Niebios i szczególnej pośredniczki między Bogiem a ludźmi. Przy okazji, czy braterstwo wiedzą, że poganie mieli też taką Marię, Królową Niebios? Mało tego, że mieli. Żydzi nawet podłapali to od nich i też ją czcili. Tak jak nominalne chrześcijaństwo podłapało od pogan i też ją czci w postaci Marii, którą podniesiono do takiej rangi. No to cóż, chyba ten Jeremiasz znowu nam się przyda. Nasz Jeremiasz jest dzisiaj nieoceniony. Jak kiedyś zmartwychwstanie i się z nim zobaczę, a niedługo go zobaczę, to mu podziękuję, że tyle rzeczy fajnie napisał. Jeremiasz 7,18. Zobaczmy. To już przesiąkło do Izraela od pogan, to czczenie tej Królowej Niebios. Dzieci zbierają drwa, a ojcowie roznęcają ogień. Kobiety umietają ciasto, aby wypiekać placki dla Królowej Niebios. Cudzym Bogom wylewa się ofiarę z płynów, aby mnie obrażać. No i jeszcze Jeremiasz nieco szerzej w 44 rozdziale do tego powraca. Tu tylko w jednym wersecie, a w 44 mamy taką nawet sytuację, gdzie się Jeremiasz zderza z narodem żydowskim i mówi im, co wy robicie, a oni bronią Królowej Niebios. Zobaczmy. 44 od 15 do 19. 44 od 15. I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w patro z tymi słowy. W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło Królowej Niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie, nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu. A mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego, gdy to robiliśmy dla Królowej Niebios. Lecz odkąd, żalą się dalej, lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła Królowej Niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło Królowej Niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Ciasta robiły w kształcie Królowej Niebios i wylewały. I im się dobrze wtedy powodziło, mieli chleba do syta. A jak przy Bogu Izraela są wierni, to co tam, nic nie ma. To jest dopiero Królowa Niebios. Ale jeszcze do tych bałwanów, które oni natworzyli, dochodzi nawracanie pogan ogniem i mieczem, szukanie chwały i zasługi przez krucjaty, pielgrzymki, posty, modlitwy, czyny pokutne, celibat, ubóstwo, jałmużnę, ślepe posłuszeństwo władzom kościelnym. Ślepe posłuszeństwo jest cnotą dla tych ludzi. Cnotą, nie myśl. Masz być ślepo posłuszny, to jest cnota. Masz wierzyć, nawet jak jest coś, mówimy ci, bez sensu.
To jest cnota. Wiara to umysł, tak? Umysł, rozpoznanie czegoś umysłem i poleganie sercem. Ale w ich wydaniu wiara, wyłącz umysł i nawet jak ci mówimy bzdury wierutne, to cnotą będzie, jak w te wierutne bzdury uwierzysz i przyjmiesz i będziesz działał zgodnie z tymi bzdurami. Masz być przecież szalony. Upiliśmy ciebie. Wszystkie powyższe produkty człowieka są jednak pozbawione prawdy i jej ducha. Tak? To jest niemy kamień. Mówisz do niego, rusz się, a on się nie rusza. Mówisz do drewna, obudź się, a się stale nie budzi. Są całkowicie bezużyteczne. No i cóż, znowu do Jeremiasza muszę wrócić. Po co ja w ogóle zamykam tego Jeremiasza? Jeremiasz 10 rozdział, 2 werset. Tak mówi Pan, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, pogan. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. 2 do 5. Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika, pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przeozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i mutami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym. Nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Lecz nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. No właśnie. I 14-15 jeszcze. Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są, bez życia są jego odlane bożki. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. I ostatni werset 20. Ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. W jakim to świętym przybytku jest Pan? Gdzie Bóg mieszka? Bóg nie mieszka w tworach ręki człowieka, a w tych bałwanach z drewna i kamienia, do których mówi, że one nie reagują. Nie ma w nich prawdy ani ducha prawdy, ale mieszka przez swą prawdę i przez swego ducha w swoim ludzie. Pan jest w swoim świętym przybytku i on tam mieszka, a tym przybytkiem jest lud Jego Boży, ich serca i umysły. 1 Koryntów 3,16, jakby ktoś nie wierzył albo sobie chciał przypomnieć. 1 Koryntów 3,16. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Proste pytanie, gdy Paweł chciał im udowodnić, żeby odpowiednio rozwijali swoje charaktery. Bo przecież wiecie, chyba że jesteście świątynią Bożą i Bóg w was mieszka, więc zróbcie, bądźcie odpowiednim mieszkaniem dla tego Bożego Ducha. Dlatego wszyscy, cała ziemia, tak, a to pisze dalej w ostatnim zdaniu Abakuk, umilknij przed nim cała ziemia. Dlatego wszyscy, cała ziemia powinna umilknąć i uciszyć się. Powinna porzucić swoje kłamstwa i sprzeczne teorie na temat Boga i nauk Biblii i w końcu zacząć nauczyć się prawdy taką, jaką ona jest. Przyjąć ją taką, jaką ona jest. W podsumowaniu chciałbym zacytować coś z Nowego Testamentu. Czasami byliśmy i to był 2 Tesaloniczan. Bo w 2 Tesaloniczan 2,8 mamy piękne słowa, które są dla nas, powinny być dla nas pociechą w tym wszystkim, że już jest blisko. Powinniśmy być wdzięczni Bogu, że żyjemy w czasach, kiedy 2 Tesaloniczan 2,8 się wypełnia na naszych oczach. To jest taki przekrojowy werset, on obejmuje setki lat historii. Zobaczmy. Wyrywam z kontekstu, prawda, starej historii, no bo to nie mogę całego tego kontekstu Pawła omówić, prawda, ale tutaj Paweł pisał do tego zboru, żeby nie wierzyli, że Jezus już wrócił. Bo Jezus wróci dopiero po pewnych wydarzeniach historycznych, które muszą najpierw nastąpić, a tym wielkim wydarzeniem, na które on uwagę zwraca, to ten człowiek grzechu, antychryst, Babilon innymi słowy, który miał się pojawić. I w tym wersecie 8, kiedy on już mówi o jego ostatecznym końcu, to zobaczmy, jak on to ujmuje. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, ten niegodziwiec, ten antychryst, ten człowiek grzechu, objawił się już między latami 539 a 799. To jest to władza papiestwa, kiedy ono doszło do prestiżu takiego, że trzęsło światem. Przynajmniej tym światem, który uznawał chrześcijaństwo. Trzęsło. Pogańskim nie trzęsło. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, lata 539 do 799, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich. To zabicie to było prawdami reformacji, było ich zabicie, ale to się nie koniec, a usunie albo zniesie blaskiem przyjścia swego. Tutaj mamy jak setki lat Paweł obejmuje i mówi o objawieniu się niegodziwca,
A jak się objawił, to lata, setki lat trwał. Tak, objawił się na dziś, dzisiaj się objawił, a jutro się zniknął. Nie, on się objawił i setki lat obowiązywał, działał, funkcjonował. Potem reformacja, cios ogromny. To objawienie też o tym ciosie reformacyjnym mówi, ale to nie czas. Weź tylko zwracam uwagę na co? Na końcówkę wersetu 8. Czyli cios, ale jeszcze żyje, został zabity, ale nie został usunięty. Sam się trupem od czasów reformacji, ale jego usunięcie jest blaskiem przyjścia swego. To tak za bardzo, nie bardzo wiemy, o co chodzi z tym blaskiem przyjścia swego, ale jak ktoś zechce spojrzeć do oryginału, do greki, to zobaczy, że gdzie jest napisane, że zniesie go blaskiem przyjścia swego, to w greckim oryginale pisze tak, zniesie go epifanią swojej paruzji. A to dla nas dużo mówi. Bo my wiemy, że mamy paruzja, pierwszy czas, pierwszy okres obecności naszego Pana dla Jego ludu. Świat nic o tym nie wie w paruzji, że On wrócił. Nie poznaje, nie ma żadnych dla świata widocznych znaków, bo On wrócił dla ludu Bożego, robi żniwo w Jego Ewangelii. Zbiera lud swój, który rozwijał się przez cały Jego Ewangelii. Świat o niczym nie wie. A potem, ale potem dlatego, że zniesie blaskiem paruzji, czyli wtedy, kiedy czyli epifanią tejże paruzji, kiedy paruzja, obecność Jezusa, stanie się widoczna dla świata w okresie epifanii, w chmurach ucisku, świat zobaczy obecnego, wracającego, przychodzącego Jezusa. I wtedy, kiedy w chmurach ucisku, w tej epifanii paruzji, kiedy paruzja zostanie zepifaniowana, to znaczy stanie się wiadoma światu, ale nie na podstawie działań paruzyjnych, tylko aż dojdzie do epifanii i zostanie to zepifaniowana, czyli chmury ucisku staną się tak potężne, że świat ludzkości zobaczy w tych chmurach Jezusa, bo tak pisze Biblia. Zobaczą go na obłokach. Lepiej tłumaczyć, by to było chmury niż obłoki, bo to będą chmury i te chmury już widzimy. Świat widzi już chmury. Nie ma chyba człowieka na świecie, kto nie widziałby chmur. Ta pandemia wykazała całkowicie, że świat nie może się ostać i naprawdę się trzęsie i niewiele potrzeba, żeby się zawalił zupełnie, totalnie, choćby za 2-3 dni. Ale jeszcze nie widzą w tych chmurach Jezusa. Jeszcze nie zadają sobie pytania, co to wszystko znaczy, do czego to wszystko zmierza. Czy jest jakieś wyjaśnienie tej sytuacji? Czy to jest kres wszystkiego, koniec świata? Tak często ludzie różnie mówili o końcu świata, nie się śmialiśmy się, nic nie było, no ale teraz naprawdę się dzieje tak, że widać, że przyszłość świata i to całego świata jest mocno, mocno zagrożona. I zrozumieją dopiero wtedy, kiedy zaczną szukać wyjaśnień prawdy. W zrozumieniu tej sytuacji, która jest na świecie, może pomóc tylko i wyłącznie poznanie prawdy boskiego planu. My tę prawdę mamy, my ją rozumiemy, mówimy, jesteśmy obecni. Bradusel też jest obecny swoimi książkami i literaturą w tymże świecie. Różni ludzie w chrześcijaństwie słyszeli o nim i wiedzą, co on głosił. Tomy brata Johnsona są też obecne. Przyjdzie moment, że oni się zwrócą do prawdy, poszukania odpowiedzi, bo sami nie będą mieli absolutnie żadnej. I wtedy dopiero prawda daje im odpowiedź, co te chmury znaczą. I im szybciej by się zwrócą do prawdy, tym te chmury będą mogły być mniejsze. Ale wiadomo, jak znając opór ludzi na prawdę, ich niechęć do prawdy, będą długo, długo się ociągali. Z tego wniosek, że te chmury muszą jeszcze zgęstnieć, jeszcze ściemnieć, jeszcze nabrać wagi i ciężaru, zanim zmuszą ich do zobaczenia w chmurach Jezusa. Bo tak Biblia tu mówi, że zobaczą Go na tych chmurach. Nie tylko chmury same, ale Jezusa w tych chmurach. Czyli zrozumieją, że to jest druga obecność Jezusa, który jest tu po to, żeby zniszczyć obecny porządek rzeczy, ale znowu nie po to, żeby zniszczyć, żeby nie było nic. Nie po to, jak to mówią adwentyści, że wypalić do ostatniego atomu wszystko na ziemi, a wiernych zabrać do nieba, a tu będzie wielka czarna dziura wypalona, tylko żeby na gruzach obecnego porządku rzeczy założyć królestwo, o które Jezus kazał się modlić, żeby przyszło tak, jak jest w niebie, żeby było i na ziemi. Mamy nadzieję, że to już niedługo, że wszyscy, jak tu dzisiaj siedzimy i słuchamy tych słów, dożyjemy i zobaczymy na naszych oknach, na naszych telewizorach, a czasami nawet na żywo, na oczy, te wszystkie procesy, które będą niszczyły obecny porządek rzeczy, robiąc miejsce pod Królestwo naszego Pana na ziemi. Oby stało się to jak najszybciej. To jest moje życzenie. Dziękuję wszystkim za uwagę.